Wow, nawet nie wiedziałam. Pytania mi się wyświetliły. Czemu jesteś dalej taka piękna, ja pierdolę, kurwa? Bardzo szanuję takie pytanie. Wow! Czy pamiętasz swój pierwszy występ na scenie muzycznej? Pamiętam swój pierwszy występ na scenie muzycznej. Jest to silna trauma, która do tej pory, jak oglądam na VHS-ie ten występ, to mnie nie odstępuje. Występowałam, Ciechanów wówczas był miastem wojewódzkim, więc był w Wojewódzkim Domu Kultury coroczna duża gala. Ja miałam wtedy 7 lat. Wystąpiłam w projekcie własnego kostiumu, który uszła mi moja babcia, był bardzo eklektyczny, co by nie powiedzieć, opierdolona jak lato z radiem. No i podkład się zepsuł. Więc musiałam śpiewać a cappella. Mikrofon, po prostu dłoń mi się pociła tak bardzo ze stresu, że po prostu mikrofon mi się ześlizgiwał, który był i tak potężny w porównaniu do mojej całej reszty ciała. I piosenka, nie dość, że a cappella, to była mega nudna i smutna. I słuchajcie, miała 8 zwrotek. Jeszcze z muzyką jakoś przeszło, ale bez muzyki. Widownia już przy trzeciej zwrotce oklaskami błagała mnie, żebym zeszła z tej sceny. Ale ja, jako lew, zwierzę sceniczne, pomyślałam sobie, jeszcze chcecie, a nie ma problemu, mam jeszcze 89 zwrotek. I dawaj dalej. I ja po prostu nakręcona tymi oklaskami, które tak naprawdę teraz z doświadczenia wiem, że były błagam, skądś dziecko, bo się po prostu zaraz poczniemy. Dla mnie były mega motywacją do zakończenia tej pieśni z honorem. Także, no nawet ja wyłączam tego VHS-a w połowie, bo nie wytrzymuję. Dobra, słuchajcie. Czy pamiętam tę piosenkę? Oczywiście, że pamiętam. Czekaj. W kołysce ziemi zasypiamy, przy ciepłym boku taty mamy. Coś tam noc się święci, czego nie było, to będzie. Jesteś już? Proszę. O, dobra. Nie, no myślałam o tym. Bo ja mam live'a! Dobra. Dobrze, kochani. Dobra, ja spróbuję teraz się połączyć z kimś. Nie umiem tego robić, ale zrobię. Przelepsza osoba. Jezus, ja wyglądam jak z dupy, ale pewnie nie zaakceptuję, więc. No cześć! Cześć, robisz? Wiesz co, dzisiaj no to po prostu o 8 byłem na przykład na łyżwach już. Później wow, rewelacja, ale na hokejówkach czy figurówkach? Na hokejówkach, no gdzie ja, na figurówkach? No ja nie umiem na hokejówkach, tylko na figurówkach. Nie no, nie wiem nawet, czy są takie dostępne figurówki w rozmiarze 44-5. No i co, i sobie oglądasz mojego live'a zajebistego? No oglądam, a w ogóle ci pokażę, bardzo mam. No pokaż. Kurde, ile plakatów. Z każdej płyty. I teraz. No raczej. Rewelacja. No. Czekaj. To będziesz oglądał Sylwestra? Siedzisz w domu, czy co? Wiesz co, miałem lecieć do Lizbony. O, widzisz może? Czy nie? Widzę. Czekaj. Jezus Maria. No, wszystkie płyty, nie? Ekstra. Do Lizbony miałem lecieć, wiesz, że taki cyrk jest, że... Słucham? No nie wiem, czy rezerwować ten bilet, czy nie, bo jak mi wyskoczą, że z jakimiś testami i tak dalej, no to się nie wybieram. Nie, nie, no nie, moim zdaniem tam... powinieneś lecieć. Odpoczniesz sobie, wiesz, zawsze jakaś inna Czekaj, nie, tam nie ma, chyba nie trzeba robić testów. A poza tym nawet jak trzeba, to zrobisz sobie 48 godzin wcześniej i polecieć, to warte jest, żeby, wiesz, żeby pojechać sobie na wycieczkę.
No nie wiem, jest to jeszcze opcja do rozważenia, jak nie, no to tam się wybiorę ewentualnie na Mazury. O, dobra, ale w Lizbonie będzie ten, Telewizja Polska, żebyś mnie oglądał, czy nie? Ja cię z końca świata będę oglądał, wiesz? Dobra! Do buziaczki! No pa! Trzymajcie, wszystkiego dobrego! Dla ciebie też, wesołych świąt! No, dzięki. Ja też mam, bo ja nie umiem tego robić. A ja też się pierwszy raz dołączałem do takiego czegoś. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Ty mnie chyba musisz anulować. Czekaj. No weź, weź coś zrób. Ale jak mam cię anulować? Ale nie wiem jak. Może po prostu inny. Ja się wyłączę i się wyłączę. Dobra. Tonarka, wszystkiego dobrego, pa. Nie chcę się wyłączyć, bo nie teraz takie. Słychać mnie jeszcze, czy nie? Nie wiem, o co chodzi z tym internetem. O, dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy kogo. Ogólnie się połączę z 5 fanami. Nie, no nie wierzę, że Jaga. No dobra, niech będzie. Co ta suka chce? Suczowicza. Co chcesz? Hej! I kiedy ty się połączyłaś? Co? Kiedy ty się połączyłaś? Wiesz, że ja wszedłem do pokoju, wracam, a to połączenie? No tak z pół godziny temu już czekam. Weź nie żartuj, proszę, muszę wyłączyć te kropki zasrane. Bo wypierta... Czekaj. Jakie kropki? Mam takie kropki na twarzy. To są oczy. Nie. Ale sztos, nie wierzę w to, że się połączyłaś teraz. Znaczy, ale... ja nie wierzę, że ty masz taki make-up. No tak. Właśnie sobie... postanowiłeś sobie wymazać się niebieskim dookoła. Bo testuję najbardziej szokujący make-up na Wigilię do ojca. Myślę, że ten make-up tutaj ja, wiesz, jakie to jest szokujące, że byłem przed chwilą w pokoju, wracam oglądać tego live'a, a tu jest połączenie i ja mam takie... What? Ej, słuchajcie, a jak ja zacząłem tego live'a, bo jestem w koszulce na przykład i nie wiem, jakie było moje wejście. Musiłeś bąka 2 razy, ale spoko. No dobra, okej, okay, ważne, żeby... Dobra, ja się muszę połączać z fanami, no. Dobra. A nie z tobą, no hej. Okej. Okay. Love you. Musisz się wyłączyć, bo nie mówię. Nie, to ty musisz opuścić. Dobra, już, hej. No weź opuść czat. Nie, ja muszę, ja jestem żadna ty. Dobra, no weź, nie umiem. Dobra. Emil! Weź ty się połącz. Dobra, zaczynamy. Hej! Hej! O! To jest ciekawe. Co? Poczekaj, muszę tu jakiś filtr, bo... Wygląda tak, tragicznie. Bez filtru to, bez filtru ja tak samo, daj spokój, bo nawet nie podchodzę do ludzi bez filtru, filtra. Ale no, fajnie się widzieć, bardzo miło. Mam na imię Marta. No i gdzie się połączyłeś? Skąd jesteś? Jestem w Londynie. Uuu, jak tam w tym Londynie? Weź mi opowiedz. No wszystko w porządku, generalnie także... nie wiem, co ci mówić. Jakby jak już jestem tutaj od dawna, więc jakby tutaj jest jakby mój dom teraz. Ale nie, no nie wiem generalnie, co tutaj mam, co chcesz wiedzieć. I co robisz na Sylwestra? Spędzam ze znajomymi. W domu? W domu. Mhm. Bo generalnie nie można nigdzie za bardzo wychodzić, także... Tak. A, bałmi tak samo, lipa? To samo, no o, zmieniłam. No widzisz. A macie polską telewizję? Nie mam polskiej telewizji. Nie mam. Mhm. Ale podejrzewam, że będzie można na YouTube obejrzeć albo wiesz, na jakiś inny. Nie macie, jest relacja na żywo w internecie. Na pewno jest online Polsat. Fajnie. Bardzo ładnie wyglądasz. Muszę powiedzieć, że wow. Kochana, to jest filtr. To jest filtr. Pięknie. Też.
Nie, naprawdę. nie wierzę. Widziałam cię kiedyś gdzieś właśnie w restauracji. Jesteś po prostu bardzo, jesteś piękna, bardzo ładnie. Bardzo widać, że jednak dbasz o siebie i to jest bardzo motywujące, także ja też staram się jak mogę. Także. A gdzie ty widziałeś w Londynie, się widziałeś? I nie palę papierów. Nie, w Warszawie. W Warszawie w restauracji. Także. No staram się dbać. I co, nie palisz fajek, też o siebie dbasz? To dobrze, kochana, ile masz lat? Nie palę, absolutnie. Absolutnie nie palę, nie piję alkoholu, także uważam, że... Chyba jesteśmy w podobnym wieku, wydaje mi się. Ale jeśli chodzi o ćwiczenia, to powiem szczerze, że no, ciężko jest się zmotywować, ale... Na początku jest ciężko. Powiem ci szczerze, że ja też jak na przykład mam długą przerwę, to też mi jest ciężko się zmotywować, ale organizm jest tak zajebisty, że jak tylko przekroczę ten próg po prostu beznadziejności, to od razu już się tak szybko nakręcasz, że chcesz więcej i więcej, tylko najgorsze są te pierwsze dwa treningi. To ja to wiem, ja też mam to samo. Wiesz co, ja muszę powiedzieć, że jak zacznę dzień od ćwiczeń, wiesz, to jakoś później ten dzień jakoś dobrze idzie, wiesz, dobrze jednak człowiek stara się odżywiać, a jak już